Wodzik. Na miejscu szóstym Justyna Badura. WSS Wisła Wiśle. Na miejscu piątym Róża Pawlikowska, AZS Zakopane. I na miejscu czwartym Sabina Król, AZS Zakopane. W tej chwili dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego, pan Marek Siderek, wręcza dyplomy. Koordynator z ramienia Polskiego Związku Narciarskiego, pan Adam Celej. I miejsce trzecie. Paulina Cieślar, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle. Miejsce drugie. Anna Twardosz, Parafialny Klub Sportowy Olimpijczyk Kilowice. I zwycięzczynią dzisiejszego konkursu i tytuł Mistrzyni Polski w skokach narciarskich kategorii młodzież zdobyła Kamila Karpiel, AZS Zakopane. A zawodników nagradzają dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczynku, pan Jarosław Konior, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego, pan Marek Siderek oraz koordynator z ramienia Polskiego Związku Narciarskiego, pan Adam Celej. Mistrzostwa Polski, skocznia HS44, kategoria młodziżki. I proszę Państwa, dla tych dziewcząt